Cześć, na imię mam Łukasz i dzisiaj opowiem Wam krótko o nowym Edge'u 130+. Zapraszam! Z zewnątrz Edge 130+ nie zmienił się w zasadzie wcale. Drobne detale, takie jak zmieniony kolor na przyciskach czy wytłoczony napis zamiast drukowanego, nie należy tego traktować w kategorii zmian. Wewnątrz natomiast zainstalowano nowy czujnik akcelerometru, dzięki któremu urządzenie jest w stanie wykrywać zdarzenia na drodze oraz jest w stanie mierzyć parametry jazdy rowerem MTB. To, co rzuca się w oczy po spojrzeniu w specyfikację techniczną sprzętu, to skrócony czas działania na baterii. Z 15 godzin skrócił się do godzin 12. Natomiast to nie jest tak, że Garmin zastosował słabszą baterię w urządzeniu. Po prostu urealnili czas działania do tego, który był osiągalny przez zwykłą 130. Drobnej zmianie uległa także pamięć wewnętrzna urządzenia, która pozwala nam teraz na zapisanie 30 tras zamiast 15. Reszta zmian w urządzeniu bierze się bardziej ze zmian oprogramowania niż sprzętu wewnątrz. Dzięki zastosowaniu urządzenia akcelerometru Edge 130+ jest w stanie informować naszych bliskich o tym, że mieliśmy jakiś wypadek. Jeśli urządzenie wykryje nietypowe zmiany, jeśli chodzi o przeciążenia na rowerze, wyświetli nam komunikat, czy z Tobą wszystko jest OK. Jeśli mu tego nie potwierdzimy w 30 sekund, urządzenie automatycznie wyśle informacje do naszych kontaktów alarmowych, że możemy potrzebować pomocy. Kolejną rzeczą, za którą odpowiada czujnik akcelerometru w urządzeniu, jest pomiar parametrów jazdy MTB. Wyszczególniamy trzy parametry. Pierwszy to jest ocena trudności zjazdu. Licznik na podstawie zmian wysokości oraz ilości zakrętów i ich ostrości ocenia, jak trudny zjazd pokonujemy. Możemy go porównywać pomiędzy różnymi osobami, ponieważ dla wszystkich użytkowników poziom trudności powinien być zbliżony. Drugim parametrem mierzonym przez urządzenie jest płynność. Płynność określa to, jak płynnie jesteśmy w stanie zjeżdżać po zjeździe, biorąc pod uwagę prędkość, którą zachowujemy na zakrętach oraz jak szybko z tych zakrętów wychodzimy. Dzięki czemu porównywać możemy sobie kolejne aktywności, czy zanotowaliśmy w nich jakiś postęp. Trzecim parametrem jest pomiar skoków. Urządzenie liczy liczbę naszych skoków, ich odległość oraz czas spędzony przez nas w powietrzu. Edge 130+ otrzymał także funkcję programowania skomplikowanych treningów rowerowych, dzięki czemu możemy ustawić sobie, jaki dystans, jaką prędkość i jaki czas chcemy osiągnąć podczas... Krzysiek, czy ty mnie słuchasz? Możemy na niej ustalić, ile chcemy zrobić powtórzeń danego ćwiczenia, w jakim przedziale mocy, a urządzenie przeprowadzi nas przez taki trening w pełni. Dodatkowo, jeżeli trening jest wykonywany na trenażerze z serii Smart, wszystkie przeciążenia, które powinny być generowane przez przewyższenia, są przekazywane na nasz napęd. Kolejną funkcją dodaną do 130 jest funkcja Climb Pro. Dzięki niej, kiedy mamy wgrany kurs, urządzenie pokazuje nam nie cały profil przewyższeń, który mamy do pokonania, a tylko jeden konkretny zjazd, który jest tuż przed nami. Dzięki czemu lepiej wiemy, jak powinniśmy rozkładać siły. Czy podjazd już się kończy, czy przed nami dopiero się zaczyna zabawa. Drobna zmiana doszła także w funkcji Live Track. Teraz, kiedy nawigujemy po kursie, osoby, które śledzą naszą aktywność, widzą nie tylko miejsce, w którym się znajdujemy, ale także, którędy powinniśmy jechać i to, czy zboczyliśmy z kursu. W 130, tak samo jak w 1030+, otrzymaliśmy możliwość importowania zdefiniowanych przez nas ekranów aktywności oraz czujników podłączonych do licznika. Dzięki czemu, jeżeli zmieniamy starego Edge'a 820, w tym momencie, jeżeli będziemy musieli zmienić nasz licznik, wszystkie informacje, które ustawialiśmy w poprzednim liczniku, automatycznie zostaną zaimportowane do nowego produktu. I to tyle, jeśli chodzi o 130+. Ja już się z Wami żegnam i ruszam na trening. Na razie!